Z nami Mateusz Masternak po czwartym sparingu z Mikaelem Lawalem. Niepokonany zawodnik. W końcówce trochę ci puch już, ale generalnie groźny facet, prawda? Duży. Widać, że mocno bijący i gdzieś tam próbujący cię mocno uderzyć na tym sparingu. To nie były takie zabawy w bierki. Nie, nie, zdecydowanie nie. Bardzo mocne sparingi, mocne 6 rund. Zawodnik obdarzony bardzo silnym ciosem, dobre warunki fizyczne, więc... Mam ich uciszyć? Nie. Fajna praca, fajna robota, więc bardzo dobrze. Fajnie, że przyjechał do mnie, chce mi pomóc, bo wiadomo, w Polsce z dobrymi sparring partnerami jest niełatwo. Więc teraz spodziewam się trudnej walki, więc te przygotowania traktujemy naprawdę priorytetowo. Ja tam słyszę czasami zachwyty na tym, że Robert Parzęczewski sobie kogoś sprowadził. Ta kamera coś robi, czy to ja tak mam? Czy to światło? Chyba tak piosenka, światło nosi się w sobie. Generalnie jest tak, że rzeczywiście tych sparring partnerów jest mało. Natomiast ty już nie pierwszy raz wydajesz z własnej kieszeni, prawda? Ja pamiętam tutaj fajnych chłopaków na Jeep Mohamedi, Dudrum Gumbu. No, paru zapraszałeś już, ze swojej kieszeni płaciłeś. I to jest kolejna rzecz. Do Warszawy zapraszałeś fajnych Isaiaha Chamberlaina bodajże, tak? Także to już nie pierwszy raz w twoim przypadku taka akcja. Tak, natomiast wszystkie te poprzednie razy sam płaciłem, natomiast teraz płaci za to mój promotor. I to jest ta wisienka na torcie, kiedy podpisywałeś kontrakt z Andrzejem Wasilewskim, tak? Tak, no musimy... Rozmawiałem ostatnio i z Andrzejem, i z Jackiem Szelangowskim, że cele mam najwyższe, więc walki, obozy muszę trenować z dobrymi pięściarzami. Nie można jednym obozem przygotować się do największych walk, więc taki sparing, te 6 rund da ci więcej niż 10 sparingów z kimś, z kim się po prostu bawisz tym boksem. Tam jest bez emocji, tutaj wiadomo, tu trochę czasami człowiek czuje się jak snajper, coś próbuje, musi zaryzykować. To jest, powiedzmy, walka. Gdzie się uczyć, jak nie w ringu na sparingu, gdzie padają ciężkie ciosy i naprawdę trzeba trenować i być skupiony na 100%, bo każdy cios jest niebezpieczny. Także oby takich sparingów więcej. Oczywiście sparingi muszą być różne. Muszą być też sparingi łatwe, swobodne, na relaksie, żeby człowiek mógł też się rozwijać. Natomiast teraz postawiliśmy, żeby przyjechał do mnie mocny rywal, żebym naprawdę przygotował się jak najlepiej. Tym bardziej, że tak oglądałem przez lata sparingi z chłopakami z Polski. To ono było takie jednak na pół gwizdka, to za dużo powiedziane, ale nigdy nie było taką pełną parą. Tak, nie widziałem z kolei twoich sparingów z Michałem Cieślakiem, chociaż słyszę, jak Michał sparuje. Tak na dobrą sprawę, to tak Michał Cieślak to jest taki chyba jedyny chłopak w Polsce, który by wyszedł na ciebie i tak naprawdę bardzo mocno chciał sparować, prawda? No tak, z Michałem mieliśmy kilka sparingów, naprawdę to były dobre sparingi, też zacięte. Więc tak jest, jak spotyka się dwóch zawodników, którzy chcą solidnie potrenować. Tak, bo dzisiaj ten Mikael Lawal trochę już spuchł w końcówce. W poprzednim sparingu też tam ostatnie rundy nie chciał, tak? Ale jak już spuchł i już nie boksował tak fajnie jak na początku, no to już próbował się ratować tym, że już bił na maksa, tak? Gdzieś tam cię przy linach na sekundę zapał, to ładował wszystko, co miał. Oczywiście nie trafiał, ale widać było, że to już przypominało walkę, taką prawdziwą, realną walkę. Jak patrzy się nieraz na przykład na treningi zawodników w Stanach Zjednoczonych, patrzy się na tą tarczę, gdzie na tej tarczy nie ma dystansu, nie ma kombinacji, jest jakieś macanie, a później patrzysz i w ringu to wychodzi, bo tak naprawdę sparingi są najważniejsze i tylko wystarczy zobaczyć, jak tam zawodnicy od momentu podpisania kontraktu, jak oni szybko dochodzą do tego topu, a jednak tutaj, gdzie nie ma sparingów, to zajmuje zawodnikom dużo wolniej. Wolniej się po prostu rozwijają. Jednak to obycie ringowe z różnymi zawodnikami, różnymi stylami, jest priorytetowe. On wygląda na dużego faceta, rozmawiałem z nim po treningu, mówił 94 kg, wyglądał mi na więcej. Ty też chyba się zdziwiłeś, tak, z tego co słyszałem. A powiedz mi, bo on tak z tymi złymi intencjami bił tą prawą ręką, ta ręka była odczuwalna? Znaczy bardzo ciężko ma tą prawą rękę, ale stary master jeszcze trochę kocich ruchów ma, także
Tak, to jest jego, naprawdę czuć ten cios, trzeba uważać nawet przez rękawice, czuć, że tam jest mała cegłóweczka. Natomiast boks jest tutaj, nie tutaj, więc a propos wszystkich teraz wiesz. Najważniejsze, żebyś miał trenera od przygotowania fizycznego. Czy ty masz trenera boksowskiego, czy ty nie masz, ale masz od fizycznego. Zawsze wygrywają umiejętności, trzeba się skupiać na umiejętnościach. Wiadomo, to są rzeczy, które mogą pomóc. Natomiast priorytet jest boks i trzeba na przykład z takim rywalem trzeba boksować. Lewy, wyboksowywać go, przyjąć go na blok, jednak taką masę mięśniową dotlenić. Te ciosy zdaje bardzo sztywno, spięty, więc tym bardziej mięśnie oddychają, więc trzeba go wyboksowywać i taki jest mój boks i taki ma być mój boks. No bo w sumie Joshua w czerwcu, na przełomie maja i czerwca 2019 już tam w Mister Olympia mógłby sparować, a to wyszedł taki chłopaczek taką posturą przypominającą mnie i się okazało, że z tą siłą też nie można przesadzić. No to jest właśnie piękno boksu i boks nie lubi za bardzo siły. Znaczy takiej siły, może nie siły, mięśni, jak George Foreman kiedyś nokautował, a ja wiem, czy on wyglądał tak jak jeszcze niedawno Anthony Joshua. Jednak boks to jest, musi być płynność ciosu, nie można się spinać, mięśnie przeszkadzają, to trzeba dotlenić. Wiadomo, duże mięśnie też powodują upośledzenia pewne koordynacyjne, zakres ruch w stawach, więc mięśnie ok, ale wszystko z głową. Do walki już naprawdę nie dużo czasu. Rozumiem, że taka, po tym przynajmniej co dzisiaj widziałam, taka forma startowa już w tym momencie zbudowana jest. Wiesz co, no miałem kilka dobrych sparingów, bo tak naprawdę po 5-tygodniowym obozie w Portugalii przyjechałem, zrobiłem sobie kilka dni przerwy i od razu wszedłem na pełne obroty. I teraz co? Tu dalej sparingi, więc w treningu jestem naprawdę długo, więc też nie ma co przesadzać. Jestem tak naprawdę gotowy. 3-4 dni odpoczynku i mogę wychodzić i walczyć. A jak u ciebie z tą wagą? Bo niedawno tą wagę zrobiłeś już. No, na gali wojskowej pod hasłem walka mamy we krwi ważyłem na oficjalnym ważeniu 91 kg. Więc kategoria cruiserweight to jest, uważam, dla mnie stworzona. Mogę jeść, pić, trenować, wagą się nie przejmować. To jest naprawdę duży komfort. Wspomniałeś nazwiska Andrzeja Wasilewskiego i Jacka Szylingowskiego w tym kontekście, że tutaj masz już załatwionych sparring partnerów, tak? Że to jest zapłacone, że ktoś ci pomaga ściągnąć tych sparring partnerów. W ogóle mam wrażenie, że to jest taki przeskok jakościowy dla ciebie, bo tutaj jest jakiś plan. Tu jest jakiś plan, na przykład rozmawiałam z Jackiem Szylingowskim i tam już jest, ta walka ma ci przynieść konkretne miejsce w konkretnej federacji. Także tu jest chyba... No tak poukładanej kariery nie miałeś chyba od samego początku. Może u Sarulanda, bo te walki prowadziły ci do pasa EBU. Wiesz co, no by tak było, wiadomo, to trzeba, najważniejsze i tak jest ring, trzeba planom pomóc. Plany są... Każdy ma swoją robotę, ty masz w ringu wykonać robotę, a oni poza ringiem. No nie ukrywam, że coś takiego, że ja nie szukam sparring partnera, nie ściągam go, nie płacę za niego, nie interesuje, gdzie on mieszka, co on je, kto go przywiezie na trening. No nie ukrywam, to jest bardzo odciążające zawodnika. My jako zawodnicy mamy tak naprawdę skupić się na treningu i to jest najważniejsze. Ja jeszcze chciałbym myśleć o tym wszystkim. Po prostu nie da się o tym wszystkim myśleć i później mieć chłodną i spokojną głowę, bo po prostu jest tego za dużo. Jednak boks to też są emocje i fajnie, jak tych emocji jest przed walką jak najmniej. Słuchaj, to co? 30 maja Master skradnie show Szpilce Różańskiemu? Na pewno Master wyjdzie. Patrz, jaki nudny. Znów nie, powinienem powiedzieć, że skradnę, tak? Skradniesz. No to skradnę. Nie będę chciał wyjść, pokazać piękno boksu, szermierki na pięści, co jest ważne w boksie, praca na nogach, lewy prosty, chodzenie, żeby boks, prawdziwy boks, techniczny boks, nie wyprzygł nic, żadne MMA, żadne fejmy, żadne, nic nie ma, tylko to musi być boks na najwyższym poziomie i takim będę chciał się zaprezentować.